Jeszcze raz stworzył mi okazję być, po pierwsze w Tarnowskich Górach i mówić przed Państwem na bardzo ważny temat, bo mówimy o polityce. Ja w swoim wystąpieniu, w tytule swojego wystąpienia, jak takie słowo kluczowe, właśnie uważam słowo relatywizm, dyktatura relatywizmu. To ten tytułowy Niccolò Machiavelli, przywoływany wcześniej przed przerwą, oczywiście to naturalne, niezbyt miły kontekst, tak? No to jednak one relatywizmu nie był. Proszę zwrócić uwagę, on mówił dobro i zło. Cała rzecz polegała na tym, że uważał, że w sytuacjach pewnych, takich jak na przykład ratowanie państwa, trzeba stosować także środki złe, złe moralne. Ale jednak miał świadomość tego, że jest dobro i jest zło. My w dekrangolacie poszliśmy znacznie dalej, bo w tak zwanych wiodących nurtach intelektualnych, zwłaszcza na zachodzie Europy, dekonstrukcjonizm, postmodernizm, nowa lewica, tak powiem, z definicji takiej dystynkcji się nie rozpoznaje, więc dobre konsulary. Kardynał Józef Ratzinger, kiedy wygłaszał homilię, która rozpoczynała konklawę 18 kwietnia 2005 roku, Missa pro legendo Romano Pontificia, z którego, jak wiemy, z tego konklawę przyszedł jako Benedykt XVI, właśnie użył tego słowa dyktatura relatywizmu, która, jak mówił, niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia tylko własne ja i jego zachcianki. I mówił, wyznawanie jasno określonej wiary, zgodnej z kredo Kościoła, jest często określane jako fundamentalizm. Natomiast relatywizm, to znaczy poddawanie się każdemu powiewowi nauki, w cudzysłowie, jawi się jako jedyna postawa godna współczesnej epoki. Tworzy się swoista dyktatura relatywizmu. Ta dyktatura relatywizmu odnosi się także do szeroko pojętej kultury politycznej, w której mieści się, jako jej integralna część, nazwijmy to polityka partyjna, czy polityka realizowana poprzez partię, realizowana przez instytucje państwa, bo ja tak rozumiem słowo polityka, jako właśnie szerzej pojmowana kultura polityczna. W to wchodzi także oczywiście bardzo istotny element myśli politycznej, pewnej refleksji nad państwem, nad istotą państwa, nad relacjami państwo-obywatel, państwo-kościół, państwo-wspólnoty wyznaniowe i inne. I ta właśnie zauważona, dobrze opisana przez kardynała Ratzingera, Benedykta XVI, dyktatura relatywizmu, ona także wsącza się w tak pojętą politykę, rozumianą jak szeroko właśnie pojmowana kultura polityczna. Ojciec Święty, Jan Paweł II mówił, że w jednej ze swoich, można powiedzieć, najważniejszych encyklik, mianowicie Veritatis Splendor z 1993 roku, tak na marginesie, w przyszłym roku mamy jubileusz bardzo ważnych dokumentów papieskich, które stoją na wszechu tym prądem współczesnej dyktatury relatywizmu. 25-lecie Veritatis Splendor, 20-lecie encykliki Fides et Ratio, obiety encykliki Jana Pawła II, zupełnie zapomniany, i 50-lecie encykliki Pawła VI, błogosławionego Pawła VI, Humanae Vitae. Wszystkie one razem to jest jedno wielkie, złożone z ducha apostolskiego weto wobec tego, co się dzieje także w świecie polityki. I na kartach Veritatis Splendor Jan Paweł II pisze, że, cytuję, choć współczesna kultura przyznaje tak wielkie znaczenie wolności, zarazem radykalnie tą wolność kwestionuje. Koniec cytatu. Bo taka jest cena dyktatury relatywizmu. Dyktatura, czyli jednak silna, despotyczna władza, która nie znosi sprzeciwu. A więc jak się rodzi niewola, także niewola polityczna, niewola odczuwana coraz bardziej przez szerokie kręgi
obywateli, na przykład państw społeczeństw uznawanych za tak zwane rozwinięte demokracje zachodu. Całkiem niedawno Parlament Francuski uchwalił na przykład prawo, które penalizuje, czyli ściga, na przykład portale katolickie, które mówią o aborcji jako zbrodni. No, ponieważ stwierdzono, że to narusza, że tak powiem, wolność kobiet do zabijania własnych dzieci. W wielu krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, parę lat temu właściwie zamknięto niemal wszystkie katolickie agencje adopcyjne, ponieważ one nie godziły się na pośredniczenie w adopcji dzieci dla tak zwanych małżeństw jednopłciowych. W Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza do 2016 roku, wiele było przypadków, kiedy na przykład urzędnik, który odmawiał certyfikacji czy wydania zaświadczenia o związku małżeńskim, właśnie tak zwanego małżeństwa jednopłciowego, wylatywał z pracy i spotykały go sankcje. To nie jest już wieszczenie jakichś klęsk, które mają nadejść, tylko taka jest już rzeczywistość. Jak ona się rodzi? Jak rodzi się ta polityka, która prowadzi do zniewolenia? Ta polityka rodzi się, to jest wspólna linia w nauczaniu świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI i innych papieży, którzy definiowali magisterium Kościoła w tym względzie. Ona się rodzi przede wszystkim jako owoc fatalnego rozerwania. Benedykt XVI mówił, że tym, co charakteryzuje katolicyzm i cywilizację, która przy nim wyrosła, to jest umiejętność, jak mówił Benedykt XVI, dosłownie tworzenia szczęśliwych syntez. Natomiast znamieniem kryzysu, który rozpoczyna się także w świecie polityki od epoki nowożytnej, to jest ekspansja, jak mówił Benedykt XVI, fałszywych dychotomii, czyli fałszywych przeciwstawieństw, fałszywego kontrastowania. Albo jak pisał święty Jan Paweł II w kolejnej swojej wielkiej encyklice, kolejnej zapomnianej Centesimus Annus z 1991 roku, fatalne rozerwanie między wiarą a rozumem, między prawdą a wolnością, między dobrem a pięknem. Szereg innych takich rozerwań można wymienić. I w tej atmosferze właśnie tych fałszywych dychotomii rodzi się właśnie niewola. W swojej ostatniej książce pod tytułem Pamięć i tożsamość Jan Paweł II, która ukazała się w 2005 roku, krótko przed jego śmiercią, właśnie odwoływał się do tej epoki, tej pierwszej wielkiej epoki zerwania, właśnie tych fałszywych dychotomii, czyli do epoki oświecenia. I mówił papież tak, cytuję, to wszystko, cały ten wielki dramat dziejów zbawienia zanikło w umysłowości oświeceniowej. Człowiek został sam jako twórca własnych dziejów i własnej cywilizacji, sam jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre, a co złe. On stanowi. A kiedy wiedział, że jest dobro i zło, on nie stanowi. Proszę zwrócić uwagę, despotyzm, który rysował przed swoim księciem Machiavelli, nie sięgał tego, że on stanowić, co ma być dobre, a co ma być złe, tylko miał umiejętnie się posługiwać tym, co już jest. I dalej Jan Paweł II kontynuuje. Skoro człowiek sam, bez Boga, może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, może też zdecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. I tutaj koniecznie trzeba przywołać słowa papieża Benedykta XVI, ponieważ on w swoich encyklikach, na przykład Caritas in Veritate czy Spe Salvi, on zwraca uwagę na to, że miarą kryzysu europejskiej kultury, w tym także europejskiej kultury politycznej, jest dążenie, jak mówił, do terestralizacji Królestwa Bożego, czyli wiara, że uda się tu na ziemi zbudować Królestwo Boże. I jako takie wydarzenie przełomowe na tej drodze,
XVI, rewolucję francuską. I pisze w encyklice Spes Agni, że tworzy się swego rodzaju nowy typ schizmy. Sakralne podłoże dziejów i bytu państwowego zostaje odrzucone. Historii nie ocenia się już na gruncie idei Boga. Państwo postrzegane jest w wymiarach czysto świeckich, a jego podstawę stanowi rozum i wola obywateli. Dąży się, jak mówi papież, do spolityzowania, czyli uczynienia polityczne rozumu i wolności. I tutaj no, można tylko patrząc okiem historyka, przyklasnąć tej diagnozie Ojca Świętego, ponieważ tu rzeczywiście mamy do czynienia w przypadku rewolucji francuskiej właśnie z takim, jak pisze Jacob Talmon w swojej klasycznym opracowaniu Korzenie totalitarnej demokracji, która wreszcie doczekała się polskiej edycji, czy też jeden z najwybitniejszych historyków francuskich, Reynald Secher, który pisze o ludobójstwie francusko-francuskim, mamy do czynienia w przypadku rewolucji właśnie francuskiej z tym prototalitarnym modelem państwa. Prawda? Człowiek demiurg, który uważa, że on stanowi, co jest dobro, a co zło, w związku z tym mam prawo wyeliminować pewną kategorię obywateli, nawet moich rodaków, którzy nie rozpoznali rytmu w czas znaków postępu nieuchronnego, jak na przykład Wandejczycy. Lud Wandei, chłopi, którzy chwycili za broń w 1793 roku, żeby walczyć za wiarę i za króla. Więc oni są do wyeliminowania. Secher, opierając się na archiwaliach francuskich, do tej pory niezbadanych, wykazał, że był opracowany tam ludobójstwa i był realizowany. Nawet jeden z deputowanych jako minister stwierdził, że może użyć gazu. Wtedy gaz załatwi wszystkie sprawy, że tak powiem, bardzo szybko. O gazie już myślano w czasie rewolucji francuskiej. Taka jest droga, taka jest konsekwencja rozerwania właśnie tej fatalnej dychotomii, która zaczyna się w epoce oświecenia, co ma przełożenie na świat polityki. Polityka, która właśnie ma ogarnąć swoją sferą wszystko. To nie jest państwo, to nie jest wizja właśnie chrześcijańska, katolicka państwa. Kiedy w 1932 roku prymas polski, a wywodzący się ze Śląska, kardynał August Klot, napisał list o chrześcijańskiej zasady życia państwowego, to napisał zdanie, które doskonale ujmuje istotę rzeczy. Państwo jest od Boga, ale państwo nie jest Bogiem. A państwo rewolucji francuskiej, każdej innej rewolucji, która rodzi się z tych fałszywych dychotomii, jest państwem właśnie, które rości w sobie prawo do bycia Bogiem, to znaczy być państwem omnipotentnym. To jest ten wyraz konsekwencji tego fatalnego rozerwania. W związku z tym jest warto także w tym kontekście przypomnieć to, co nauczał w swoich dwóch wielkich encyklikach, których opublikowanie miało miejsce dokładnie 80 lat temu, papież Pius XI. Chodzi mi o dwie fundamentalne encykliki, ponieważ są ważne, też zostały zapomniane. Mianowicie encyklika Miebrennender Sorge przeciwko niemieckiemu narodowemu socjalizmowi i opublikowana parę dni później encyklika Divini Redemptoris pod tytule O bezbożnym komunizmie, opublikowana 19 marca 1937 roku w Dzień Świętego Józefa. Nieprzypadkowo taka korelacja czasowa, bo Ojciec Święty chciał zademonstrować, że myśli o tej nowej, w cudzysłowie nowej polityce, nowym modelu polityki, polityki totalitarnej, myśli w ten sam sposób, tak samo ocenia. Tu rzeczywiście mamy do czynienia, spoza nie ma czasu, żeby je szczegółowo referować, ale to jest też wielka walka z relatywizmem, z tego wyrasta, z tego grząskiego gruntu nihilizmu i relatywizmu wyrasta totalitaryzm. Czy to rewolucji francuskiej, czy niemieckiego narodowego socjalizmu, czy bolszewizmu. I
To są wielkie, dwa dokumenty, wielkie apologie prawa naturalnego. Prawo naturalne znaczy wolność, mówi papież. Nie mówi tego dosłownie, ale taki jest wniosek. Rzadko się zdarza na przykład, przynajmniej w tamtych czasach, kiedy Ojciec Święty w swojej encyklice przywołuje w tonie afirmatywnym jako przykład do naśladowania pogańskiego myśliciela. A tu się zdarzyło, w encyklice Mitrane per Zorge, kiedy Ojciec Święty właśnie polemizuje, odrzuca ten pozytywizm prawniczy. Benedykt XVI, kiedy będzie przemawiał w Bundestagu w 2011 roku, będzie mówił o dyktaturze rozumu pozytywistycznego, który uważa, że to, co jest legalne, to jest sprawiedliwe, to jest moralne. I z tego ducha wyrosły na przykład ustawy norymberskie z 1935 roku, które separowały Żydów od reszty społeczeństwa niemieckiego. Przypomnę, encyklika jest z 1937, czyli jeszcze sprzed II wojny światowej. I Ojciec Święty, żeby jak gdyby jeszcze podbudować swój sprzeciw wobec tego fatalnej zasady rozumienia polityki, że to, co legalne, jest moralne, przywołuje Cycerona, wspomnianego tutaj przed przerwą. I przywołuje jego słowa, że jest to, że coś jest pożyteczne, dlatego że jest moralnie dobre, a nie coś jest moralnie dobre, że jest pożyteczne. I tej zasady, jak pisał, należy przestrzegać, ponieważ owa zasada oderwana od tej normy moralnej oznaczałaby bezustanny stan wojenny pomiędzy poszczególnymi narodami, pisał Pius XI w Mitrane per Zorge. A więc, i tutaj z kolei cytat Divini Redemptoris przeciwko komunizmowi. Papież pisze tak, cytuję, hamulce potrzebne są tak poszczególnym jednostkom jak społeczeństwo. Posiadały je nawet narody barbarzyńskie, bowiem prawie przyrodzonym, wypisanym na sercach ludzkich przez Boga. Jeśli jednak w sercach ludzkich gaśnie idea Boga, wtedy staczają się ludy nieuchronnie w najokrutniejsze barbarzyństwo i całkowite rozprzężenie obyczajów. Koniec cytatu. Czyż tego nie widzimy? A więc prawo naturalne oznacza wolność, negacja prawa naturalnego oznacza niewolę. Oznacza właśnie tą dyktaturę relatywizmu, przed którą przestrzegał Benedykt XVI, ale przecież nie nazywając tego w ten sposób, przestrzegał także w swoim wielkim nauczaniu święty Jan Paweł II. Ponownie trzeba odwołać się do encykliki Centesimus Annus z 1991 roku, kiedy papież mówi, że demokracje pozbawione wartości wcześniej czy później przeradzają się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Koniec cytatu. Podobne, dokładnie tą samą maksymę Ojciec Święty przytoczył, kiedy przemawiał do polskich polityków w 1999 roku w polskim Sejmie. I proszę zwrócić uwagę na czas gramatyczny, który Ojciec Święty stosuje. Przeradzają się. Nie, że przerodzą się. On to już widział. On to już dostrzegał. I w związku z tym dostrzegano także zagrożenia, które niosły ze sobą to oderwanie się od prawdy, wolności od prawdy, czy wiary od rozumu. Jan Paweł II i Benedykt XVI dostrzegali i wielokrotnie mówili o nowym prześladowaniu. Jan Paweł II w 1983 roku w Lourdes mówił tak, cytuję, formy dyskryminacji bywają nieraz stosowane przy równoczesnym uznawaniu prawa wolności religijnej, jako też wolności sumienia, zarówno w ustawach poszczególnych państw, jak też w dokumentach o charakterze międzynarodowym. Dzisiaj do więzień, do obozów internowania czy przymusowych robót, do wygnania z własnej ojczyzny doszły inne kary, mniej spektakularne, ale subtelniejsze, śmierć nietrwała. Ale rodzaj śmierci cywilnej, nie tylko odosobnienie w więzieniu czy obozie, ale stałe ograniczenie wolności osobistej lub dyskryminacja
społecznych. I temu wtóruje papież Benedykt XVI, kiedy przyjmował na początku 2011 roku korpus dyplomatyczny na audiencji zwyczajowej, właśnie mówił o tym, cytuję, że w krajach, w których przywiązuje się wielką wagę do tolerancji i pluralizmu, religia cierpi na wzrastające wykluczenie. Religię każdą, religię traktuje się jako czynnik bez znaczenia, które jest nowoczesnemu społeczeństwu obce, a nawet je destabilizuje. Próbuje się rozmaitymi środkami zapobiec wywierania przez religię jakiegokolwiek wpływu na życie społeczne. Posuwa się nawet do żądania, by chrześcijanie, wykonując swój zawód, postępowali bez odnoszenia się do swoich religijnych i moralnych przekonań, nawet gdy działali wbrew nim. Tam na przykład, gdzie wprowadza się prawa, które ograniczają prawo do odmowy z powodu sumienia w odniesieniu do personelu medycznego lub w odniesieniu do pewnych obszarów prawa. I tutaj Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że tworzy się, tak jak on to nazywał, nowe prawo. Nowe prawo. Kiedy dokonuje się, jak mówił, przeciwstawienie prawa do wolności religijnej właśnie tym nowym prawom, które domagają się pewnej treści społecznej, które obecne są w narodowych ustawodawstwach lub międzynarodowych dyrektywach, a które w rzeczywistości nie są niczym innym jak wyrazem egoistycznych życzeń, które nie mają podstawy w prawdziwej naturze człowieka. Koniec cytatu. No nie trzeba być wybitnym analitykiem, żeby wiedzieć, do czego się papież odnosi. Do tak zwanego ustawodawstwa równościowego, do tak zwanego ustawodawstwa walczącego z mową nienawiści. Wszystko to staje się obecnie pretekstem do zawężania podstawowych wolności obywatelskich, o których przykładach wspominałem wcześniej. To jest cena relatywizmu. Coraz mniej wolności. Bo taka jest cena fałszywych dychotomii. To tylko herezja albo ideologia mówi tylko. Tylko wiara, tylko Pismo Święte, tylko rasa, tylko proletariat, tylko Trzecia Rzesza, tylko kraj rady. A katolicyzm mówi i wiara, i nauka, i rozum, i wiara, i prawda, i dobro, i prawda, i wolność, i dobro, i piękno. Te szczęśliwe syntezy, które także mają odniesienie do polityki, do świata polityki. Takimi ludźmi szczęśliwych syntez, żeby kończyć pozytywnie. Nie tylko pozytywna wiadomość jest taka wyborcza, ale wychodzi o treść. Żeby zakończyć pozytywnie. Mianowicie, jakie są wzorce? Bo można, jednak można być człowiekiem, nazwijmy to właśnie szczęśliwych syntez, także w wymiarze politycznym. To są święci, których pokazują Święty Jan Paweł II, Benedykt XVI i też Pius XI przywoływany. Przypomnijmy, święty Tomasz Morus, patron polityków, kanonizowany w 1935 roku przez papieża Piusa XI. Właśnie jako ten patron ludzi życia publicznego wskazany przez świętego Jana Pawła II. Do tego też wielokrotnie odwoływał się Benedykt XVI. I co jest znamieniem tego polityka? Jaka była jego droga do świętości? Człowiek świetnie wykształcony, jak mamy czas, elita, humanista, autor utopii. Niektórzy mówią nawet, że jeden z intelektualnych ojców komunizmu odgrodzi. Ale co stanowi istotę, ten decydujący punkt, kiedy trzeba było wybierać? I kiedy Tomasz Morus wybrał właściwie. Chyba? Kiedy człowiek polityki, który Henryk VIII mu kazał przysięgać, złożyć mu przysięgę na wierność jako głowie Kościoła Pana. I wtedy święty, późniejszy Tomasz Morus powiedział nie. Nie, nie. Bo za mną jest cała prawda wszystkich soborów, wszystkich ojców Kościoła. Jak to potem mówił Edmund Burke, demokracja zmarła. Ta cała tradycja. Czyli stoję w prawdzie. I drugi wielki ideał człowieka szczęśliwych syntez. Skutecznego polityka bardzo, bo często się mówi, a święty to pewno jakiś safanduła, który na kolanach kolejne paciorki urzańca przesuwa, a politykę robią inni, ci co wiedzą o co chodzi.
Święty polski król, Jadwiga. Ona była koronowana jako król, nie jako królowa na urzędach. Najpierw ona była koronowana jako król, a dopiero potem, po paru latach, wyszła za mąż za Jagiellona, którego łaskawie proszę, można koronować. I Ojciec Święty Jan Paweł II 20 lat temu, znowu rocznica przeszła niezauważona, 20 lat temu kanonizował, wyniósł na ołtarze naszego króla, jedynego do tej pory kanonizowanego polskiego króla kobiety. To też mówi o polskiej kulturze politycznej coś, prawda, że jedyny święty król to musi być kobieta. I homilia, którą wygłosił wtedy w Krakowie Jan Paweł II, który jak gdyby był resume biografii tego świętego władcy, jej osiągnąć ofiara ze swojego szczęścia osobistego, że poślubia Kogalina starszego, nie powiem co jak młodzież mówi, starszego człowieka od niej, ale to, co wymodliła przed czarnym krucyfiksem na Paderu, ta ofiara, a więc duch ofiary, który przynosi wielkie owoce. Ona jest właśnie skutecznym politykiem. Chrystianizacja Litwy. Pragnę przypomnieć, to ona przyłącza z powrotem Ruś Halicko-Badziemiecką, czyli Ruś Czerwoną, którą jej ojciec Ludwik Węgierski oderwał od korony, przyłączył do Węgier. Ona z korpusem wojsk wchodzi i przyłącza z powrotem do korony. No i ona wreszcie jest odnowicielką Akademii Krakowskiej. Te wielkie osiągnięcia, jakże skuteczny polityk. Święty. Więc można być człowiekiem szczęśliwych syntez, a nie fałszywych dychotomii i być naprawdę politykiem skutecznym. Dziękuję bardzo.